Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 7 modułu kursu Technologiczne podstawy chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Produkcja mięsa wołowego opiera się o chów i hodowlę zwierząt czysto rasowych lub mieszańców towarowych. Rozród zaplanowany jest z uwzględnieniem sezonowości krycia jałówek i krów oraz sezonowości wycieleń, a odchów cieląt odbywa się przy matkach lub mamkach do wieku 6-7 miesięcy. Żywienie zwierząt dorosłych przeprowadza się bez udziału pasz treściwych przy jednoczesnym dobrym wykorzystaniu trwałych użytków zielonych. Dodatkowym atutem jest wysoka wydajność pracy oraz niskie nakłady na budynki i utrzymanie zwierząt. Wyróżniamy trzy główne systemy chowu bydła mięsnego – ekstensywny, intensywny, mieszany. W chowie ekstensywnym bydło utrzymywane jest w oborze z wydzielonymi legowiskami, porodówką oraz kojcami lub stanowiskami dla opasów. Zacielanie odbywa się przy użyciu buchaja, a wycielenia mają miejsce zimą lub wczesną wiosną. Ten typ chowu nie wymaga wielkiego nakładu finansowego i wzmożonej pracy, jednak nie przynosi również większych zysków. Chów intensywny zakłada osobne utrzymanie opasów na uwięzi lub w kojcach, kontrolowane utrzymanie krów oraz intensywny odchów cieląt. Odsadzanie przeprowadza się poprzez przeniesienie matek według następującego schematu. Po jednym miesiącu od porodu najmłodszą krowę, po drugim miesiącu od porodu krowę w najgorszej kondycji, po trzecim miesiącu od porodu resztę krów. Ten rodzaj odchowu zapewnia dobrą kontrolę krów po porodzie, zapobiega znacznemu pogorszeniu się ich kondycji. Dodatkowo odsadzanie cieląt odbywa się w warunkach bezstresowych, a powyższy system umożliwia prawidłowy rozwój układu immunologicznego. System mieszany przewiduje utrzymanie krów na pastwisku razem z cielętami, a wycielenia planowane są pod koniec zimy. Opasy utrzymywane są na uwięzi lub w kojcach. Sposób mieszany, jak i ekstensywny chów bydła mięsnego daje jednak niewielkie dzienne przyrosty, przez co jest mniej efektywny w porównaniu z systemem intensywnym. Podczas chowu cieląt na pastwisku zaobserwowano pozytywny wpływ warunków na zdrowotność zwierząt. Młode bydło stawało się mało wrażliwe na złe warunki środowiskowe. Niestety po powrocie do obory pojawiać się mogą problemy z górnymi drogami oddechowymi, a terapia w takim przypadku powinna być prowadzona do pełnego wyleczenia. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.